I jedna minuta dla pana posła Grzegorza Janika, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Instytucje państwowe wymienione w projekcie ustawy będą miały możliwość wielokrotnego i nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Przedstawioną poprawkę Senat chce rozszerzyć katalog tych instytucji na adwokatów i radców prawnych. Instytucje te powinny korzystać z nich jedynie w zakresie koniecznym do wykonywania swoich funkcji. W związku z tym moje pytanie. W jaki sposób minister sprawiedliwości będzie sprawował funkcję kontrolną, czy dany organ, czy instytucja nie wykorzystuje dostępu do bazy ksiąg wieczystych niezgodnie z zadaniami, które ma do wykonania? Dziękuję bardzo.